Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Retro. Dziś zajmiemy się czymś, czego jeszcze nie miałem i nie widziałem czegoś podobnego. No, zajmiemy się Amplitunerem Amator 1, który jest w stanie, no tak jak widać. O, tak. Amator 1, kultowa Amator 1. Nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać, napisy. Ale tu, o, tu właśnie tu pisze. Amator Stereo DSS-101. Jest to amator wyprodukowany w latach chyba, z tego co pamiętam, 76-85. Znalazłem go na wystawkach, byłem tak śmiesznie temu na wystawkach. Teraz nadszedł czas, żeby się w końcu nim zająć. Mam czas teraz, to jeszcze nagram. No i tak, no wstępnie co mogę powiedzieć o tym amatorze, no. No nie wiem, co, nie wiem czy mogę tu za dużo, czy trzeba za dużo mówić. Powiem tak, no, tak brudnej unity nie widziałem jeszcze w życiu. Ja to znalazłem, to leżało na wystawkach, gabarytach pod domem jednym. Jest on tak brudny, że ja tu nawet nie widzę, czy tu jest jakaś skala. Tu się kółko się niby kręci, o. Ociera się trochę, jest taki krzywy jakieś, ale się kręci. Ale no, ja nie jestem w stanie zobaczyć, czy tutaj w ogóle jest jakakolwiek skala. No, z wierzchu. No, tak, no. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie to mogło leżeć. Ogólnie na motory uratuję go, tak mam nadzieję, że go uratuję, bo teraz go nie wiem, czy on działa, bo mówiąc szczerze, rzadko to mówię, ale bałbym się to podłączyć do prądu. Ale mam nadzieję, że zadziała, że go uratujemy. Ja ogólnie lubię amatory, to jeszcze mam w pokoju amatora 2, którego też tam kiedyś robiłem. Tylko nie nagrywam, robiłem go tam, czyściłem, rozebrałem. Tu będzie wymagało, to będzie wszystko wyczyszczone, nie wiem jak wygląda w środku. Pewnie trzeba się tu wszystko ściągnąć, trzeba wszystko wyczyścić w środku. A ja wiem jak rozebrać amatora, bo tak jak mówię, amatora 2 już rozbierałem, czyściłem całego. To wiem jak rozebrać amatora, to myślę nie będzie dużego problemu. Co powiedzieć, ale wydaje mi się, że wszystko chodzi. O, łącznik. Tu wszystko o dziwo działa. O. No tak, tylko że jak naciskam przyciski, to jeszcze sypie kurz. Tutaj też działa. Ok, z tyłu to zaraz wam pokażę, może ustawię na statywie kamerę. Ok, to już na statywie. No, tak jak mówiłem, teraz pora na tył. Oprócz tego, że jest tu chyba jeszcze więcej syfu, to wygląda na to, że w środku chyba jest wszystko w porządku, ale zaraz go otworzymy. Tu włączę na głośniki, oczywiście na magnetofon, na wszystko. Oczywiście legendarny znak 1, który oznacza jakość. I numer seryjny 14901. Tak myślę, że to jest numer seryjny. Jestem tego na 90% pewien. Tu jest oczywiście główny bezpiecznik. W sumie to czekajcie, zaraz. Tylko wyciągnę moje śrubokręty. Coś mi się wydaje, że tam nie będzie bezpiecznika, albo będzie taki zgnity, że się rozleci. W sumie mnie od początku ciekawi. Co jeśli czasami czas, no, jeśli potrącę albo coś telefon, ale ten statyw nie jest zbyt stabilny. Nawet wydaje się być zdrowy. Czekajcie, muszę przed oczy sobie go dać. No, bezpiecznik o dziwo jest dobry. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Bezpiecznik jest dobry, więc dobra, muszę go włożyć z powrotem. Spodziewałem się, że będzie na jakiś przegięty nity, bo często się tak zdarza. Ale o dziwo jest dobry. Chyba ktoś, może ktoś w mieszkaniu miał taki syf i go używał. W takich warunkach. Kurde. Mi spadł teraz. Oczywiście żartuję. Ale już nie wiadomo, może ktoś miał na chacie taki syf. Tak mówię, zaraz go na wystawkach. Czasami sobie jeżdżę na wystawki wielkogabarytowe. Już parę unit poznajdowałem. Dobra. Z tego co pamiętam, tak. Amator jest oczywiście skręcony na dole. O, z niego się aż sypie. To się po prostu aż sypie wszystko. Dobra, budowę tam może być jeszcze poza kamerą. Sam rozkręcimy. Mamy te ręczniki, o. Sam rozkręcimy ją potem poza kamerą, może lepiej wyczyszczymy, będzie najlepiej. Chyba, że na kamerze zobaczymy. Tak, no. Widzicie coś takiego i się zastanawiacie, co to do cholery w ogóle ma być. No. Też była taka moja pierwsza myśl. To były takie wystawki, w ogóle tam w sumie nic nie było ciekawego, już miałem wracać, ale pomyślałem jeszcze na taką, że na jedną ulicę zajrzę, miałem takie przeczucie, a tam patrzę, tam jakieś takie radia stare leżą, ja się już ucieszony. No podjeżdżam, tam były takie, no, były głośniki, te
chyba z serii ZGU Nitry, tonsile, ale takie ale rozwalone w kawałkach. Jeszcze było radio Unitra bez kit, ale w najlepszym stanie. No i ten amator, zlitowałem się nad nim. Ja mówię, ja amatory bardzo lubię. Muszę wam kiedyś pokazać mojego, co mam w pokoju, amatora 2. Dobra. Kurde, delikatnie to teraz ściągnąć. Czekajcie, kabel. Widzowie, nie wiem czy... Matko i córko. To jest syf, to jest... Matko boska, to jest syf taki. Przepraszam, ale nie wiem co teraz mam powiedzieć. Już się zamknąłem. Myślałem, że będzie w środku lepiej niż na zewnątrz, ale... Ja pierdzielę przecież. Ja obrócę go, może będzie lepiej. To jest... To wszystko jest czarne. Matko, czegoś takiego to ja nie wiedziałem jeszcze nigdy. Tego to ja bym się nie spodziewał w życiu. Zobaczcie, wasz telefon wyciągnę, wam pokażę. Zobaczcie. Czekajcie, włączę latarkę. Zobaczcie to. Jeśli to zadziała, to nie wiem. To jest po prostu, to jest czarne, to jest po prostu czarne. I to jest wszystko z ten syf, o, to wszystko jest ten syf. Ja nie mam sprężonego powietrza, bym musiał kurde na kompresor chyba na stację jechać, żeby to przedmuchać. Odkurzaczem tu też nie za dużo chyba zrobię. Nie no, luźny jest ten kurz, ale kurde, przecież ja tu odkurzaczem nie wyjadę nawet. To takie pokrzywione. No, nie wiem, czy coś będzie z tego. Czekajcie, dlaczego w ogóle? Tu jakiś kabel jeszcze, żeby go nie urwać. Bardzo napięty kabel, kurde. O, dobra, tak no. Może to naprostuje trochę, ale chwilaska, w ogóle działa? Chodzi, o dziwo. O dziwo, skala przy tym chodzi. Tak, widzowie, nie wiem, czy to mi pójdzie na części, niestety. Może właśnie włączył latarkę. Nie, droga jest załączona, dobra. No tak, widzowie, nie wiem, czy to nie pójdzie na części, ale nie wiem, takie przyciski, niby tu wszystko działa. Tak, chodzi, niby wszystko chodzi, no ale... Dobra, i przepraszam, nie mam komentarza za bardzo. Dobra, wiecie co, podłączymy to do prądu. Przecież Michał powinien spalić najwyżej korki. Chociaż nie, to są też bezpiecznik jest. Dobra, podłączamy to do prądu. Dobra, było cięcie, ale to nie jest żaden fake. Uwaga, do prądu. To żyje? Ty, patrzcie, to żyje chyba. Jedna żarówka. Wszystkie żarówki świecą. Ja widzowie... Skala jest tak brudna, że tu w ogóle skali nie widać, ale... To żyje. Nie wiem co powiedzieć. To żyje, to Matko Boska, to żyje. To działa. Zobaczcie, jakie to jest stanie. I powiedzcie, że kiedyś nie robili dobrego sprzętu. Powiedzcie, że kiedyś nie było dobrego sprzętu. To jest w takim stanie i to działa. Dobra, no to jest chyba... To będzie chyba koniec pierwszej części, bo tak jak mówię, nie wiem czy ja... Odkurzaczem tu nie za dużo zrobię, chyba że kupię sprężone powietrze i spróbuję tu coś przedmuchać. Albo pojadę na kompresor. Ja tu za dużo teraz nie zrobię niestety. Może będzie druga część już po rozebraniu, może wtedy coś tam zdziała. Dobra, to jest koniec pierwszej części. Tak jak mówiłem, najbrudniejszy amplituner jaki w życiu widziałem. No sam się zaskoczyłem. Nie spodziewałem, naprawdę się nie spodziewałem, że to aż tak źle będzie wyglądać. Potencjometry, no. Ja tu nie do podłącza głośników, no potencjometry, o. To jest wszystko sztywne aż z brudu, tylko ten jako tak chodzi. Słuchaj, wszystko bucze, świeci, no chyba działa. Dobra, to jest koniec pierwszej części. I na pewno będzie druga. Tak więc witam ponownie. Dzień później, dzień po
otworciu tego oto amatora. Wziąłem się za czyszczenie, wziąłem spirytus, parę wacików, jeszcze wykołaczkę do... No i, no i udało mi się jako tak tą płytkę wyczyścić, tak to znaczy tu jeszcze nie wyczyściłem, ale płytka się tak prezentuje. Jeszcze antenę muszę przemyć. Tak to się prezentuje. No myślę, że to 90% poprawa. Lepiej już raczej nie będzie. Znaczy ja to mówiłem spirytusa na początku, ale się okazało, że to, że spirytus zmywa, kurde, te napisy. Widzicie te napisy takie. To się zmywa razem z tym tutaj, żebym kurde zmył napis. No to jest. Potem wziąłem wykałaczki, to zacząłem drapać. No i do tego i do wydmuchiwania resztek sprężone powietrze. I tak to się prezentuje. No myślę, na tym takie zostanie. No. Tu jeszcze postaram się lepiej wyczyścić. To jest ciężki nalot jakiś, ale tak to wygląda. No to nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. No, idzie odnawianie tego amplitunera, idzie dobrze jak na razie. No więc o tym chwilę się to tak prezentuje. Ok, więc przejdźmy do kolejnego etapu. Czekajcie, mam obiekt trochę brudny. No. Kolejny etap to że rozmontowałem już poza kamerą, rozmontowałem tu skalę przednią. Montowałem to, pójdzie pod prysznic do wyczyszczenia, mam taką szczotkę specjalną. I tutaj to też trzeba umyć tam. Znaczy twórz, powiedziałem skalę, bo miał być szybkę. Od szybkę się umyje. Tu skalę też się umyje, skalę jest bardzo... Nie wiem, co będzie widać, ale... Jest zasypiona, czekajcie. Nie wiem, kto trzyma ty, ale chyba widzicie różnicę. No i tutaj też, o. Już wygląda lepiej. I tutaj dokończyłem czyszczenie, tu wyczyściłem, tu ładnie wszystko czyste już. I tak, i to jest podświetlenie motora, tutaj żarówki też przeczyszczę. Tak, 5 żarówek zwykłych. Taki żarówek się nie dostanie niestety, fajnie, że świecą. Znaczy, tu świeciły 4, ale jedną dokręciłem, zobaczymy jak... Mogę wam pokazać, zobaczymy, czy będą wszystkie świecić. Nie wiem. Nie, tu dwie nie świecą. O kurde. Czekaj, że mnie teraz prąd nie kopnął. Zobaczmy, że nie ma styku. O, niestety dwie żarówki nie świecą. Ale mam akurat dwie w swoich zapasach, więc nie będzie problemu. Dobra, więc... A tu świeci oczywiście. Dobra, więc no... Ja się jeszcze tutaj trzeba wyciągnąć oczywiście. No, już pójdzie do wyczyszczenia. Już nie będę tego nagrywał, bo niestety zepsuł mi się statyw. Się rozleciał. To nie chińszczyzna. No ale tu wam pokażę znowu jak będzie wyglądać po czyszczeniu. Tu wyczyszczę, to wszystko wyczyszczę, tam szybko wyczyszczę. Jeszcze może obudowę wyczyszczę od razu. Więc no, biorę się za robotę. Zacznijmy by zastopować. Co jest kurde? Nie mogę zastopować. Chwilę. Ok, już po kolejnym etapie. Tak to się prezentuje. To już wszystko złożyłem, bo tak jak mówiłem, ciężko było nagrywać. Poza kamerą złożyłem, wyczyściłem. Wyczyściłem skalę, wyczyściłem szybkę, cały front. Tu pościągałem, wyczyściłem, jeszcze przesmurowałem. To jeszcze ciężko chodzi, ale myślę, to się wyrobi. Wcześniej nie chodziło w ogóle. Tak to się prezentuje. No tu niestety było pęknięcie, musiałem je zrobić. No skala nie jest idealna, jest trochę porysowana, z tym niestety się nic już nie zrobi. No tak to wszystko. Ja jeszcze możemy uruchomić. Świecą. No świeci, jak widać, no 3 żarówki świecą. Niestety te, które miałem, się okazały spalone. Nie wiem jakim cudem one się okazały spalone, skoro odkładem były dobre. Ale... To myślę, że żarówki do kupienia Allegro, one grosze kosztują. Ale to kiedy indziej. Oczywiście skala wszystko chodzi, o. No w końcu widać skalę. Wcześniej nie było nawet skali widać. No to jest detektor sygnału, tak wykryję. Nie mogę dać sobie na długie, zobaczymy. Nie wiem, czy jedynkę złapię z anteny, ale zobaczymy. Chyba nic nie złapię niestety.
Ale kółko się to, czekaj, kółko jest jakieś takie krzywe, nie wiem. Czemu to kółko jest krzywe? Nie mam pojęcia, co można z tym zrobić, chyba się nic nie zrobi. Znaczy nie przeszkadza to wyrzutkowaniu, tylko czasami tak szumi. Dobra. Muszę na innych zakresach. No, kawki jest przez stronę, o tym sprawdzałem. No to jest magnetofon. Dobra, on niestety nie mam anteny za bardzo teraz, więc nie pokażę, ale widziałem wszędzie, że ten wskaźnik działał. To musicie na słowo wierzyć, bo ten wskaźnik działał, jak ostatnio sprawdzałem. Dobra, więc ja się biorę teraz za obudowę i pokażę wam końcowy efekt już. Robota zakończona, amator odnowiony. No, widzowie, robota została zakończona, została wyczyszczona obudowa, wszystko zostało ładnie zrobione, tak to się prezentuje, tu ładnie powkładałem wszystko, o. No parę rysek i tu pęknięcie, ale myślę, że jest tak 99% lepiej. Oczywiście to wszystko też jest ładnie wyczyszczone, ja to szczotką czyściłem z płynem. Po podłożeniu do głośnika, tu głośnik, który nazywam testową kulą. To jest bardzo fajny głośnik, taki kulowy z Unitry. No to są dość drogie głośniki, jeśli się ma dwa, ja niestety mam jeden, bo jeden znalazłem, ale poszukuję, może kiedy znajdę drugi, to będzie zestaw. Na razie przez 2 lata nie znalazłem niestety. Okej, okay. Oczywiście to możemy odpalić. Ja nie mam anteny, będzie tylko szum, ale działa. Moc jest. Ale widzowie, poczekajcie chwilę, zaraz postawię magnetofon i zobaczymy, jak gra. Tak, ja przyniosłem mój magnetofon, postawiłem. Czekajcie, mam znowu obiektyw brudny, chwila. Tak, postawiłem mój magnetofon i oczywiście sobie kasetę odpalimy, zobaczymy, jak to będzie działało. Głośnik oczywiście ten sam. Kaseta Toto. Jedna z kasek, które dostałem za darmo razem z paroma unitrami na odpalanie 30 lat, o których opowiem. Opowiem tam myślę niedługo, czy będzie nagrywać odcinek, trochę tego jest. Okej, okay. Kasetę sprawdziłem, ona działa, sprawdziłem ją, więc nie będzie problemu. Tak, mój super magnetofon, bardzo lubię ten magnetofon. To była dobra cena, 4 dychy go kupiłem, mam był po remoncie, bardzo fajny to jest magnetofon. Oczywiście już tu przedstawię, uruchomiłem, możemy odpalać. Jak będzie grać nasz amator z kasety, znaczy zewnętrznego źródła. Oczywiście Afryka. Działa. Gra. No to podsumowując, może ciszej. Działa, o. Macie podpięcie, działa. O, słyszycie? Działa. Balans, no. Jest jeden głośnik, ale balans też działa. Można mnie tak cichutko, o. No to podsumowując, to jest po prostu super usłyszeć coś takiego. Widzieliście, jak ja to znalazłem, w jakim to było stanie. Jeszcze na koniec wrzucę porównanie. I widzowie, pomyślcie, gdzie by to trafiło, To by zostało wzięte razem z innymi śmieciami z tych wystawek wielkogabarytowych. I dzięki temu, że trafiło do mnie teraz, to nie będzie na sprzedaż, od razu to nie będzie na sprzedaż, bo Amatora 1 to ja nie mam. To nie będzie na sprzedaż, trafi do mojej kolekcji. No, Amatora 2 mam, ale Amatora 1 niestety nie mam. Znaczy to już. Znaczy nie miałem, bo teraz już mam oczywiście. No więc to tu jeszcze powiedzieć, no. Tak jak mówię, gdyby nie ja, to by zostało przemielone, bo kto by to wziął? Takie coś to śmieć po prostu. To po prostu zwykłe śmieci, to by zostało przemielone z innymi odpadami. Albo by się poddał, jakby zobaczył, jak to w środku wygląda. No ale dzięki mnie ten oto tutaj amator posłuży jeszcze kolejny, mam nadzieję, 10-lecia.
Ostatnio zostało do zrobienia te żarówki, bo nie mam dwóch żarówek. Widzicie, tu świecą trzy. Dwie w boku, jedna po środku. Ale to no spokojnie zamówię z Allegro, jakie żarówki. Widziałem, jest oferta. Damy głośnie, niech się... Bo nie wiadomo, ile nie był w ogóle grany. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku, widzowie.